Przetrawione w butach? Tak, no to jest, jakby to powiedzieć, to tak jak bolący ząb. Łazisz z nim, nie wiadomo ile miesięcy boli, tam robisz różne sztuczki, lot wkładasz, wódką płuczesz, w ogóle no, takie, różne takie ludowe cuda. Wiadomo, że nic to nie pomoże. Jedyny sposób, to jest radykalny sposób pójść do dentysty, żeby on go wysadził w powietrze. No albo coś z nim zrobił, nie? Więc i to jest taka przyjemność, że pójdziesz do dentysty, który zrobi coś z tym radykalnego. Jakby usunie z ciebie ten pomysł. Taka książka, ona z tobą żyje. Praca reportera jest niesamowita, bo to jest coś takiego, to jest proces ciągły, którego nigdy nie można wyłączyć. Rozumiecie państwo, to jest tak... nigdy nie używałem takiej metafory, ale to muszę zapamiętać ją. To jest tak, jak pamiętacie, nie możecie usnąć w nocy, nie? Wiecie, kiedy nie możecie usnąć, jak macie za dużo spraw na głowie. Poszliście z niezałatwionymi sprawami do wyra. Kładziecie się i mówicie, to teraz muszę szybko usnąć, żeby wypocząć na rano. Guzik prawda, nic z tego nie wyjdzie. Im bardziej chcecie usnąć, im bardziej rozmyślacie o tym, co się wydarzyło i przed czym ewentualnie chcecie uciec, że przespać się do rano będzie lepiej, nie? Tym bardziej nie uśniecie. Do łóżka trzeba iść ze względnie oswobodzoną głową, wolną od tych spraw dnia poprzedniego. A już nie daj Boże z awanturą pójść do łóżka, znaczy z awanturą, po awanturze z żoną, z dzieckiem czy z rodzicem, nie? Bo to zepsuje całą noc, gdzie wam nie pozwoli wam usnąć. Nie, na pewno każdy z was coś takiego w życiu miało. Idzie, ma za dużo ma do myślenia, to nie usnie. I tak samo jest z robotą reportera. Ona cały czas jego głowie jest. Jak rozpocznie jakiś temat, pani pewnie też to parę razy doświadczyła w swoim życiu, że masz coś dużego do zrobienia, do napisania, nie? Jakieś duże dzieło, ale dzieło w sensie tym, że duża sprawa, nie? Że kłopotliwa. To po prostu nie możesz się od tego wyzwolić, ty cały czas nad tym pracujesz. I to jest tak, że reporter zawsze nad czymś pracuje. Nie ma takiej chwili, żebym na czym nie pracował. Bo teraz piszę książkę, a już mam wymyśloną następną książkę. Ja już tak w wolnych chwilach, jak mi się ten mózg odleci do innego zwoju, w innym zwoju się znajdzie, ta główna myśl, nie? To ja sobie pomyślę o tamtej książce. Bo teraz jakby cały czas nad tą pracuję. Poza tym, że normalnie żyję i muszę załatwiać takie normalne życiowe sprawy, nie? Że muszę przegląd samochodu zrobić, że ewentualnie trzeba jakąś rozliczyć delegację, że coś tam, no te wszystkie rzeczy. To ty cały czas myślisz o tej pracy, bo masz coś bardzo dużego rozpoczętego i koniec. A jak coś za tobą łazi 20 lat, tak ją tak ponad 20 lat za mną chodziła, no 22, tak? 22. No, w międzyczasie przecież robiłem jeszcze jakieś inne rzeczy, inne książki pisałem, inne teksty pisałem, a to sobie było gdzieś tam w takiej komórce na węgiel odłożone. A nie pojawiła się myśl, że to już właśnie nie ma sensu, że za dużo to chodzi? Nie, to nie, ponieważ ta książka cały czas się pisała pani Lo. To jest tak, że ja jestem zbieraczem i mam na wszystko teczki, proszę państwa. Tak jak facet, znacie facet, który by stary rower wyrzucił? No wykluczone. Faceci wszystko zbierają, stare opony, nie wiem, nawet kwietnika się nie da zrobić, ale on trzyma te opony, nie? Zimówki, kto wyrzuci zimówki stare? No nie, się trzyma, może się przydadzą, chociaż oczywiście inny formacik ma, ale się trzyma. No i wszystko, wszystkie te graty, wszystkie te strychy, piwnice, komórki masz załadowane. Ja też niczego nie wyrzucam, a mówię też o tych reporterskich moich rzeczach, nie? Czyli jak piszę jakiś temat, to muszę gdzieś te notatki, te papierki, te kwitki gdzieś to zbierać. Więc teczkę zakładam. Na teczce piszę, będę gadał, kiedy mam taką jedną, nie? Na teczce piszę, czego to dotyczy i sobie mam. Jak napiszę tekst, wypuszczę i oddam i już mogę mieć go w nosie. Patrzcie, ona się tak często otwierała, że aż się rozleciała. Co to jest napisane, pani ma młode oczy? Porwanie. To jest o porwaniu. Ale to jest jeden rozdział do książki, nad którą teraz pracuję. Nim do państwa przyjechałem, no to byłem w Częstochowie i właśnie te panie od tego porwania ja próbowałem dopaść. Wyobraźcie sobie, 2 lata starałem się. Nie o tym było pytanie. A do tego chodziło też, żeby ten przychodzi. Ale to się, można. Wiecie,